Kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Konkurs tańca. Pewnego poranka w telewizji ogłoszono ekscytującą wiadomość. Dzisiaj odbywa się konkurs tańca. Wszyscy mogą wziąć udział, a najlepszy kot wygrywa piękną statuetkę. O, ja uwielbiam taniec. A ja wygrywanie. Zgłośmy się do konkursu tańca. Dobry pomysł. Wszyscy się zgłosimy i każdy będzie tańczyć. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Ha, ja i mamusia będziemy tańczyć tango. Od dawna chodzimy na lekcje tańca. A ja będę tańczyć jak balerina. Będę jak mały, piękny, delikatny kwiatek. A ja zatańczę breakdance. A ja... wiecie co? Ja chyba nie umiem tańczyć. Nie martw się, konkurs jest wieczorem. Masz mnóstwo czasu, żeby się nauczyć. A twoje rodzeństwo na pewno ci pomoże. Raz, dwa, nauczymy cię tańca. Najpierw spróbujemy czegoś prostego, na przykład walca. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Au! Nadepnąłeś mi na łapkę. Przepraszam. Raz, dwa, trzy, au! Raz, dwa, trzy, au! Moja łapka! Raz, dwa, trzy, au, 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 au! Walc chyba jest za trudny dla ciebie na początek. No to spróbuj breakdance. Patrz i rób to samo. Chyba coś sobie złamałem. Na pewno tak się to tańczy? A może spróbujesz tańca ludowego? Nie mogę aż tyle skakać, przecież nie jestem żabką. No to możesz być jak robot. Roboty w ogóle nie skaczą. Ale z drugiej strony one właściwie nic nie robią. Tak, zgadzam się z tobą. Ten taniec jest nudny. A może kankan? Jest taki fajny. Coś mi mówi, że kankana też nie umiem tańczyć. Przepraszam, chciałam tylko pomóc. I jak, moje drogie kotki? Jak wam idzie? Okazało się, że nie umiem tańczyć, więc nie mogę wystartować w konkursie. Jeśli budyń nie wystartuje, to ja też nie chcę. W takim razie ja i tatuś też zostaniemy. O, na pewno? O, no trudno. To wszystko moja wina. Mam super, hiper pomysł. Po prostu zatańczymy jako rodzina i pokażemy specjalny układ. Ten, który każdy z nas zna. Nawet nasz budyń? Tak, budyń będzie miał najważniejszą rolę w tym tańcu. Tego wieczoru w teatrze rozpoczął się konkurs tańca. Zgłosiło się do niego wiele kotków. Chyba się trochę denerwuję. Synku, nie ma powodu. My się nie denerwujemy, prawda? Powiedzcie, no, prawda? Ja w ogóle nie ma powodów denerwów, kochanie. Będzie dobrze, prawda? Budyniu, w tym tańcu nikt tak dobrze sobie nie poradzi jak ty. Zachwycające. A teraz mamy coś innego. Taniec grupowy. Dwa koty i ich kotociaki. Ha! Teraz ty! Budyniu, twoja kolej! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Miau, wow, 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 hej! Piękny występ! Cuda, wspaniały taniec rodzinny! Od teraz sam będę tak tańczyć! Miau, wow, miau, wow! Oto budyń, tancerz, od którego się to zaczęło! A oto ostateczne wyniki! Wygrywa rodzina kotociaków! Cudownie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Zawsze miło jest świętować zwycięstwo, ale tym milej, jeśli można to robić wspólnie ze swoją rodziną. Kosmiczna przygoda! Pewnego wieczoru padał tak gęsty śnieg, że kotki musiały zostać w domu. Ale nudy. Musimy znaleźć sobie zajęcie. Co tu porobić? Popatrzcie, śnieg wygląda jak spadające gwiazdy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w kosmosie. Su!
Super! Posłuchajcie, wyruszamy w kosmiczną przygodę! O tak! Będziemy latać wśród gwiazd! Cudownie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W kosmosie nie ma grawitacji, więc będziemy latać. Ha! Dobry pomysł, tak zróbmy! Jej, latanie wcale nie jest proste. Już się zmęczyłem walką z grawitacją. To może zbudujmy latający statek kosmiczny. Kotki wykorzystały pudełko, w którym mamusia trzymała kłębki włóczki. Znalazły też karton, z którego zrobiły skrzydła. Oraz wzięły lejek, trzepaczkę i kilka obważanków. Następnie przykleiły wszystko do pudełka. Nareszcie statek kosmiczny był gotowy do lotu. Mówi kapitan statku kosmicznego. Przygotujcie się do startu. Kapitanie, kosmiczny nawigator jest zwarty i gotowy. Kosmiczny, mechanik? Uruchamiam silnik, kapitanie. Lecimy! Kapitanie, przed nami burza komet! Kosmiczne potwory! Mamusia, tatuś! Myśleliśmy, że jesteście kosmicznymi potworami. Co porabiają moje szalone kotki? Wyruszyliśmy na wielką kosmiczną przygodę. I zrobiliście wielki włóczkowy bałagan. Lepiej zajmijcie się sprzątaniem. Niedługo pora do łóżeczka. A co z naszym odlotowym statkiem kosmicznym? Ten statek to nasze arcydzieło. Tak. Zgłoście się. Kontrola lotu do astrokotków przed wami ważna misja, z którą poradzą sobie tylko najlepsze kotki. Należy szybko usunąć kosmiczne śmieci. Inaczej mogą one uderzyć w kocią kolonię. Słyszycie mnie? Odbiór! Przyjęliśmy! Astrokotki wykonają zadanie! O, tak! Chłopcy, co zrobimy z tymi kometami? Przeniesiemy je na planetę Szafkę! Kuchenne pole asteroid! Odłóżmy je do odpowiednich szuflad, to znaczy na orbity. Patrzcie, papierowe meteory! O nie, są praktycznie wszędzie. Przenieśmy je do stacji kosmicznej biblioteczki. O, ale nam idzie! A te wszystkie okropne kosmiczne śmieci trafią do czarnej dziury worka na śmieci. O, ile kosmicznych śmieci! Wiecie, co trzeba zrobić? Wyjść z nimi na spacer w przestrzeń kosmiczną. W kosmosie jest zimno. Załóżcie swoje skafandry. Uratowaliśmy kocią kolonię przed kosmicznymi śmieciami. Zobacz, to chyba jakieś kosmiczne potwory. Nie, to tylko my, tatusiu. Właśnie ukończyliśmy naszą misję. Teraz pora, żebyście udały się do swoich łóżek, a ja przyjdę i opowiem wam historię o kosmosie. I o trzech astrokotkach. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mamusia i tatuś sprawili, że w pokoju kotków na suficie pojawiło się rozgwieżdżone niebo. A kotki z zaciekawieniem słuchały opowieści taty o astrokotkach i nie mogły się już doczekać swoich snów nie z tego świata. Wymyślmy przygodę. Pewnego dnia kotociaki spędzały dzień w latarni morskiej dziadka i nie mogły sobie znaleźć żadnego zajęcia. Hej, widzę na horyzoncie trzy smutne kotki. Skąd taki nastrój? Zapomnieliśmy przywieźć ze sobą zabawki. A ja nie zabrałem żadnej książki. I dlatego okropnie się nudzimy. Haha, w takim razie powinienem wam opowiedzieć o mojej niezwykłej przygodzie w balonie. Ta opowieść was zaciekawi. Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Chodźcie, pokażę wam wszystkie odległe kraje, które odwiedziłem i co w nich widziałem. Patrzcie, odwiedziłem Amerykę Południową tutaj, Islandię tutaj, Afrykę tutaj, Chiny, Indonezję, Botswanę,
Tunezję i nawet biegun północny. O, tutaj. Nie ciekawi was to ani trochę? Nie, tak. Przepraszamy, ale to po prostu długa lista państw. Patrzenie, jak wskazujesz je na mapie, nie jest ciekawe. No dobrze, w takim razie opowiem wam o moich podróżach i pokażę zdjęcia z tych miejsc. Zaczniemy od książki o Ameryce Południowej, gdzie widziałem jeden z największych wodospadów. Dziadku, ale na tym zdjęciu nie widać, że jest duży. A raz na Islandii przeleciałem nad aktywnym wulkanem. Wrząca lawa i dym były tak niesamowite. Na tym zdjęciu wcale nie widać lawy. Ponieważ wulkan nie był aktywny, kiedy fotograf robił to zdjęcie. Tam. Małe czarno-białe zdjęcie? Mówisz o fajnych rzeczach, ale one wcale fajnie nie wyglądają. Właśnie. Już wolałbym sam na własne oczy zobaczyć te wszystkie miejsca. Słuchajcie, mam bardzo dobry pomysł. Powinniśmy naprawdę wybrać się w podróż po świecie. Popieram. Kiedy wyjeżdżamy? Polećmy balonem. Będzie fajnie. Chętnie bym wyruszył z wami w podróż, ale latarnia musi być doglądana przez latarnika. Ale hej, przygoda w balonie nie musi was ominąć. Wystarczy tylko użyć wyobraźni. Wyobraźni? Dziadek przygotował kotkom ich własny kosz balonu. Wskakujcie, hop do kosza. A teraz zamknijcie swoje oczka i pomyślcie, że znajdujecie się w koszu balonu unoszącego się nad ziemią. O, a to co? Zaprzyjaźniony kruk! Kro, kra, 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 kra. Wiatr się nagle wzmógł. Czujecie? To jak lot podczas sztormu. A teraz pogoda się trochę pogorszyła. Zaczyna padać deszcz. Deszczyk nas nie zatrzyma. Poszukiwacze przygód i ich balon niczego się nie boją. Wyobraźcie sobie, co tylko chcecie i lećcie tam. Twoja wyobraźnia zabierze cię gdzie chcesz. Nad wodospad wielki i gdzieś daleko też. Tam, gdzie dymi wulkan, to dopiero coś. Miłość do podróży w sobie noś. Więc nie bój się i odważ się. Daj wyobraźni porwać się. Zabierze cię gdziekolwiek chcesz. Świat cały dziś myślami zwiedź. To była naprawdę cudowna wyprawa balonem. Tak, możemy polecieć naszym balonem w nowe miejsce? Oczywiście, że tak, ale najpierw zjedzmy drugie śniadanie. Dziadku, te kanapki są takie nudne. No tak, w sumie masz rację. To doskonałe zadanie dla naszej wyobraźni. Możemy na przykład udawać, że to kosmiczne kanapki z Księżyca. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotociaki odkryły, że wyobraźnia może zabrać je gdzie tylko chcą. Nawet daleko, daleko na Księżyc. Skarb! Pewnego pięknego dnia mama i tata zabrali Krakersa, Piankę i Budynia do babci. Witajcie, moje kochane koteczki. Dobrze cię widzieć, babciu. Pa, pa! Pa, pa! Cieszę się, że spędzimy razem cały dzień. Będziemy się razem dobrze bawić. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wii! Nie, nie, nie. Żadnego biegania i skoków. Ale... Przegrzejesz się, spocisz, a potem na pewno się rozchorujesz. Sprawdźmy. Uf, normalna temperatura. Proszę, pobawcie się grzecznie. Muszę jeszcze zrobić coś ważnego w kuchni. Kotki zabrały ze sobą skakankę i zestaw do badmintona. Ale jak mają ich używać, skoro babcia nie pozwoliła im skakać i biegać? I co teraz zrobimy? Powspinajmy się na drzewa. Dobry pomysł. Nie, 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 niebezpiecznie. Nie wspinamy się na drzewa. Możesz się poślizgnąć na gałęzi, albo głowa ci utknie w dziupli, albo spadniesz. To niebezpieczne. Najlepiej siedźcie spokojnie. Jak mamy się dzisiaj bawić, skoro nie wolno nam niczego robić? Ha? Mam pomysł. Pograjmy w rzucanie żołędziami w drzewo. Brzmi fajnie. Ja zaczynam.
Patrzcie, jak leci! Nie, to niebezpieczne. Proszę nie rzucać żołędziami. A co jeśli któryś się odbije od pnia i uderzy cię w nosek? To w jaki sposób mamy się bawić? Mam pomysł na bezpieczną grę. Schowajmy gdzieś skrzynię skarbów, a babcia spróbuje ją znaleźć. To wygląda na miłą, bezpieczną grę. Kiedy skarb zostanie ukryty, kotki będą pomagać babci słowami ciepło-zimno, aż uda się jej odnaleźć skrzynię. Tylko gdzie ją ukryją? Tam! Tam! Wiem, w tych krzakach! Gotowi, babciu! I babcia zaczęła szukać ukrytego skarbu. Coraz cieplej! Zimno! Co? Zimno wam? To może oznaczać gorączkę? Babciu, to tylko część naszej zabawy. Nie mówimy o temperaturze. Zimno oznacza, że jesteś daleko od skarbu. Zimno, babciu! Lodowato! O! O, teraz naprawdę mi zimno. Coraz cieplej! Znacznie cieplej! Uwaga, parzy! Odnalazłam wasz skarb. Ale to nie jest nasza skrzynia skarbów. Nasza była niebieska. To jest niesamowite. To moja zaginiona skrzynia skarbów. Kiedy sama byłam małym kotkiem, schowałam do niej moje ulubione rzeczy. O, babciu, pamiętasz, jak sama byłaś małym kotkiem? Jasne. Badminton był wtedy moją ulubioną rozrywką. I przyznaję, byłam w tym naprawdę dobra. A z tą skakanką praktycznie się nie rozstawałam. Wow! Babcia grała w różne gry i nie martwiła się, że zachoruje. A te żołędzie rosły na samym czubku drzewa, o którym mówiono, że jest nie do zdobycia, a ja się na nie wspięłam. Ale moją najbardziej ulubioną zabawą było strzelanie z łuku. A co jeśli któraś ze strzał odbije się i trafi cię w nos? Strzały miały przyssawki, więc nawet jeśli uderzyły mnie w nosek, nic mi się nie mogło stać. To dzwonek w piekarniku. Muszę wyjąć moje wypieki. Okazało się, że babcia jest naprawdę fajna. To dlaczego nie pozwala nam się normalnie bawić? Czeka nas mnóstwo zabawy, ale najpierw spróbujcie moich ciasteczek, by nabrać energii. Babcia upiekła złote ciasteczka i wypełniła nimi skrzynię skarbów aż po brzegi. Babciu, jesteś najlepszym skarbem na całym świecie. A wy jesteście moimi skarbami. Kto się chce nauczyć strzelania strzałami z łuku? O, ale fajnie! Miau, 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 miau
tego przez resztę dnia biegała, skakała, śmiała się i bawiła ze swoimi kocimi wnuczętami. Super kotki! Pewnego dnia Kraker, Spianka i Budyń czytali komiksy o superbohaterach. Ale super! Widzieliście Błyskota? Strzela z oczu strumieniem światła, jakby włączał lampy. Pan Futro potrafi w sekundę uruchomić moc puszystości. Kotka Błyskawica jest najlepsza. Patrzcie, jak strzela błyskawicami z łapek. Fajnie jest być takim superbohaterem. Aha, każdy z nich ma super niezwykłą moc. A może sami pobawimy się w superbohaterów i przygotujemy sobie super stroje. I super imiona. I każdy z nas będzie mieć super moce, prawda? Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak podekscytowane super kotociaki zaczęły tworzyć swoje kostiumy. Kapitan Siła! Lotny kot! Kotka miau! Na ratunek! Ojej! Wyglądacie jak prawdziwi bohaterowie! Superbohaterowie muszą mieć kogo ratować! Mogę być śliczną kotką w opałach, taką, która czeka na ratunek i jedno z was mogłoby mnie uratować! Świetny pomysł! Uratuję babeczkę dzięki supermocy latania lotnego kota! Proszę, niech mnie ktoś uratuje! O, woda zamoczy jej sukienkę! Jesteś moim bohaterem, lotny kocie. Nie, to przecież jest zadanie dla kapitana Siły i jego super silnych mięśni. Ratunku, pomocy, niech mi ktoś pomoże! Nadlatuje meteoryt! Groźnie to wygląda! Ojej! Jesteś moim bohaterem!
daje siło? Nie, nie, nie. To ja cię uratuję. Zobaczysz. Jestem kotka miau i potrafię przenosić przedmiety dzięki sile umysłu. Orety, niech mnie ktoś uratuje. Och, zamek się pali. Moją wspaniałą superbohaterką jest kotka miau. A poza tym babeczka jest moją przyjaciółką, więc to ja powinnam ją uratować. Ona jest przyjaciółką nas wszystkich. Niech sama wybierze, kto ma ją uratować. Hej! No? Jestem gotowa na ratunek, czekam tutaj. I mam lęk wysokości. Babeczka odgrywała rolę kotki, która utknęła na drzewie. Lotny kot już leci do ciebie na ratunek. Przy mnie nic ci się nie stanie i już uratowana, możesz zejść. Zaraz, nadchodzi kotka miau. Bezpiecznie pomogę ci zejść na ziemię dzięki potędze umysłu. Ratuję cię, możesz zejść. Tak po prostu mam zejść? Będzie to dziwnie wyglądać, jeśli mam sama sobie pomóc. To żaden ratunek, nie sądzicie? Ale babeczko, żadne z nas nie ma supermocy i dobrze o tym wiesz. I dlatego nie możemy cię tak naprawdę uratować. O, Rety, więc niepotrzebnie się wspinałam na drzewo. O, Rety, niech mnie ktoś uratuje, proszę. Babeczka zaraz wyląduje na kaktusie. O nie! Pomocy! Pomocy! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakersie, złap się mocno pnia. A ty, Budyniu, chwyć za jego pelerynę i pociągnij tak mocno, jak tylko potrafisz. Jasne? Skacz, babeczko, śmiało! Ojej, wy trójkę, naprawdę uratowaliście babeczkę. No tak, dzięki supermocy pomysłów Pianki, mega silnym mięśniom Budynia i super pelerynie Krakersa. Dziękuję wam, moi super bohaterowie. Wspólnymi siłami możemy rozwiązać każdy problem. Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Mnie też uratujecie? I mnie! Okazało się, że największą supermocą kotków była współpraca. Oto prawdziwy zespół marzeń. Super kotociaki. Zbiory! Pewnego dnia mamusia i tatuś zawieźli kotociaki na wieś do domku ich babci. Babciu, miau! O! Witajcie, moje małe koteczki. Dzisiaj będziesz się z nami bawić, tak jak ostatnio, prawda? Tak! Pa, pa, kotki! Pa, pa! Bawmy się! Oczywiście, że się pobawimy, ale najpierw muszę spędzić trochę czasu nad banią o warzywa i owoce, które rosną w ogrodzie. Sami spójrzcie, ile rzeczy tutaj rośnie. Jabłka, marchewki, truskawki i kwiaty. I koniecznie trzeba się nimi zająć. Słuchajcie, mam pewien pomysł. Pomóżmy babci w ogrodzie. Dzięki temu szybciej skończę pracę i będzie mieć więcej czasu na zabawę z nami. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Łapki w górę, jeśli dobrze się bawicie w ogrodzie. Rozchmurzcie się, musimy przecież wyrwać chwasty z kwiatowych klombów i podlać wszystkie roślinki. Ale jeśli to zrobimy, nie będzie czasu na zabawę. Może lepiej coś pominąć, babciu. Na przykład to kopanie ziemi. Ale kopanie ziemi jest ważne. Ziemniaki sadzi się tylko w luźnej ziemi. Inaczej nic z tego nie będzie. Ziemia jest bardzo ubita i sadzenie w niej ziemniaków to tak jak sadzenie ich w betonie. Męczące i absolutnie niemożliwe. No to może pominiemy wyrywanie chwastów z klombów? Ale chwasty mogą popsuć wygląd całego klombu. Pomyślcie, co by było, gdyby wasza mamusia postanowiła nie ścinać włosów. Po pewnym czasie włosy całkowicie by ją przykryły. Kochanie! A co jeśli na przykład poczekamy do następnego deszczu zamiast podlewać wszystkie rośliny? Ale roślinki potrzebują wody codziennie, zupełnie tak jak my. Pomyślcie, co by było, gdyby wasz tatuś postanowił czekać na kolejny deszcz, żeby wziąć kąpiel? Tak! Znowu czysty! O! O, roślinki naprawdę liczą na nas i jesteśmy im potrzebni.
więc musimy się nimi zająć. To nie podlega dyskusji. Idę prosto do tej rabatki i pozbędę się wszystkich chwastów. Ja i budyń zajmiemy się kopaniem ziemi. O. O. Nadchodzi kotkowa chmura deszczowa. Czy chce pani coś do picia, pani jabłonko? Marchewki biorą prysznic. Truskawki, teraz wasze listki są czyste i śliczne. To sprawi, że pączki kwiatowe wkrótce się otworzą. Kotociaki tak się wciągnęły w pomoc w ogrodzie, że zapomniały o zabawie. No prawie. Uff! Jacy z was dobrzy pomocnicy. Wykonaliśmy pracę w ogrodzie. Możemy się pobawić? Oczywiście, że tak. Pobawimy się w zbiory ogrodowe. A czy to fajna zabawa? Ach, jest naprawdę fajna i dużo mi pomoże. Babcia i kotociaki świetnie się bawiły, zbierając plony ogrodowe i myjąc je w chłodnej, czystej wodzie. A teraz spróbujemy wszystkiego, co zebraliśmy. To świetny pomysł. Przyda się nam mała przerwa od zabaw. Och, jak ja uwielbiam truskawki. To nagroda za waszą pracę. Jesteście najlepszymi wnuczkotkami na świecie. Ale fajnie. Miau, 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 miau. O, domyślam się, że cały dzień bawiliście się z babcią. Tak, i coś mi mówi, że dzisiaj nie będziecie potrzebować bajki na dobranoc. Odwiedzajcie mnie częściej i sami zostańcie czasami. Dla was też mam mnóstwo fajnych zabaw. Jak ta ostatnia nazwana malujemy stodołę? A jak się ta druga nazywała? Rąbanie drewna? Ha. Mam dobry pomysł na nową zabawę. Kto z nas zaśnie pierwszy? O, wygrałem. Kotociaki zebrały plony i spędziły piękny dzień w ogrodzie u swojej babci. Koci cyrk! Pewnego dnia kotki i ich przyjaciele postanowiły założyć własny cyrk. Ja będę wykonywać triki na rowerze. A ja będę chodzić po linie. Ja będę klaunem. A ja zostanę żonglerem. A ja magikiem. A ja będę akrobatką, która chodzi po linie. Ale pianko, babeczka już się do tego zgłosiła. Przecież we dwie nie możecie chodzić po linie. Będziecie sobie tylko przeszkadzać. Co w takim razie mam robić? Pianko, możesz być na przykład asystentką magika. Nie, Keksik uwielbia wszystkich straszyć. Nie chcę się bez przerwy bać, że za chwilę wyciągnę coś okropnego z jego kapelusza. Zaraz, wiem, kogo nam brakuje. Tresera zwierząt! O, super, to będzie moja rola. Przygotujmy się do występów. Dzisiejsze przedstawienie będzie wspaniałe! Miau, 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 miau! Na początek muszę sobie znaleźć jakieś dzikie zwierzę do tresowania. Hej! Skacz przez obręcz! Ale ptaszek był zbyt zajęty. Hej! Skacz! Kret się od razu przestraszył, a ślimak był zbyt leniwy. Proszę cię, ślimaku, skacz przez obręcz! Proszę, widzę, że wasz trening idzie pełną parą. Nie nadaje się do tresowania zwierząt. Zupełnie nic mi nie idzie, tatusiu. A może poćwiczysz ze mną? Co ty na to? Tatuś założył puchaty kaptur od swojej zimowej kurtki i zmienił się w dzikiego lwa. Hop i hop! Śmiało, przeskocz przez obręcz, tatusiu lwie! Lwie, skacz! Powiedz, dlaczego mnie nie słuchasz? Jestem twoją treserką. Nie ignoruj mnie! Jeśli nie będziesz mnie słuchać, wyślę cię za karę do kąta! Hej! Bez ciebie mój występ nie wyjdzie! O!
Oj. O, czyżbyśmy mieli tu dzikie zwierzę? Chyba trochę zbyt dzikie. Zamiast mnie słuchać, ucieka ode mnie. Może spróbuj najpierw się z nim zaprzyjaźnić. Ale jak? Przecież on mnie w ogóle nie rozumie. Wiesz, córeczko, jestem przekonana, że zrozumie język miłości i dobroci. Już wiem, skoro dzikie zwierzę zrozumie dobroć i miłość, pokażę mu, że je kocham. I... hop! Potraktowany z czułością, tatuś lew zaczął wykonywać sztuczki i wkrótce był gotowy, aby zaprezentować je przed publicznością. I hop! Dziękujemy wam wszystkim za brawa! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! I tak właśnie Pianka przekonała się, że najłatwiej jest kogoś czegoś nauczyć, traktując tę osobę z miłością i dobrocią. Kotki i dżem! Tatuś zawsze przynosi łakocie z fabryki słodyczy, ale dzisiaj przyniósł coś wyjątkowego. Fabryka słodyczy właśnie zaczęła produkować nowy pyszny tort. Ma czekoladowe nadzienie. Pycha! Wygląda absolutnie pysznie. Może go od razu spróbujemy? Podam go do pysznej herbaty. Mama zabrała tort do kuchni i rozpoczęła parzenie herbaty. Mamusiu! Możemy ci jakoś pomóc? Proszę, możemy? Oczywiście. Czy wiecie, co by mi bardzo pomogło? Gdybyście przynieśli mi dżem malinowy. Hurra! Miau, 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 miau! Słoiki z dżemem są na dużym regale w piwnicy. W piwnicy? Mama trzymała wszystkie przetwory z warzyw i owoców na dole w piwnicy. Ha-ha! To na co czekamy? Idziemy! Nic mi nie jest! Jej, tutaj jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Hej, co my tutaj mamy? Kwaśne, bardzo, bardzo kwaśne. Ble, a to bardzo słone. Muszę zagryźć ten smak. O, pali w buzi, piecze. Więcej niczego już stąd nie spróbuję. Przyszliśmy tu po dżem, a nie by wyjadać przetwory. Tak, mama wysłała nas tutaj po dżem malinowy. Jak go znaleźć w tej piwnicy? Słoiki mają etykietki, wystarczy tylko znaleźć odpowiednią. Tutaj są wiśnie. Narty piwnicowe! Jedziemy, mała walizko! Tutaj są marchewki. Hej, na dole! Co jest tutaj? Wydaje mi się, że kapusta. A tutaj to na pewno nie maliny. To jest coś bardzo ostrego. Przecież wiadomo, na etykietce masz ostrą papryczkę. Hej, patrzcie, tutaj jest. Tak, to jest malina. Hurra, znaleźliśmy. Ale nie ma słoika. Czyli musimy znaleźć słoik, na którym nie ma etykietki, prawda? Nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten, nie ten. A, mam! Jupi! O jacie, ale wielki słój. Wystarczy teraz tylko zabrać go do mamy. Okazało się jednak, że ten słoik jest bardzo ciężki. Może połóżmy go na bok i przeturlajmy. Oby się nie zbił. Jest cały. Wystarczy go tylko wturlać na górę. Tak sądzisz? Hurra! Jesteśmy pomocni! Prawie gotowe! O nie! Teraz trzeba zacząć od początku. A może po prostu zjedzmy dżem w piwnicy? A potem pójdziemy na górę i popijemy herbatą.
Ale budyniu, jeśli zjemy cały dżem, to mamusia i tatuś nawet go nie spróbują. W takim razie przynieśmy stół na dół. Wypijemy herbatę i zjemy tort tutaj. To świetny plan. Nie mogę się już doczekać spróbowania tego tortu. Okazało się, że stół był za duży. Wejście do piwnicy jest za małe. O nie, w takim razie nigdy nie zjemy naszego tortu z dżemem. Chyba wpadłam na dobry pomysł. Powinniśmy odstawić stół do jadalni i przynieść trochę dżemu w tym pucharku. Moje kocięta, sami znaleźliście dżem malinowy na dole w piwnicy i jeszcze wymyśliliście, jak podać go na stół w pucharku. Tak, ten przepiękny pucharek z dżemem będzie dobrze wyglądał na stole obok naszego tortu. Pomogliśmy! Miau-wau, 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 miau-wau! Kotociaki nabrały apetytu dzięki swojej przygodzie w piwnicy, a dżem malinowy i wyjątkowy czekoladowy tort świetnie go zaspokoiły. Sylwester! Nadszedł Sylwester i cała rodzina przygotowywała się do świętowania. Kociaki, dzisiaj nie musicie kłaść się do łóżka o 9:00. Możecie zaczekać do północy i świętować nowy rok. Dziś zobaczycie na własne oczy, jak dorośli bawią się w Sylwestra. Hurra! Miau-wau, 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 miau-wau! Możemy nie kłaść się aż do północy. Sylwester jest super. Nowy rok przyjdzie, gdy dwie wskazówki spotkają się na górze. W takim razie musimy trochę zaczekać. I 5 minut później. Ile jeszcze do nowego roku? Trochę się już nudzę. W takim razie poróbmy coś. Pomóżmy mamie. Mamo! Mamo! Mamusiu! Chcielibyśmy ci pomóc. Dziękuję, moje kochane skarby, ale poradzę sobie. No to chodźmy pomóc tacie. Tatusiu, potrzebujesz pomocy? Dzięki, moje kociaki. Muszę rozstawić sztuczne ognie na podwórku. Ojej! To nie jest zadanie dla małych kociąt, przykro mi. A może pooglądamy telewizję? Zobaczycie, wtedy czas nam bardzo szybko minie. O, nasz ulubiony program o piratach! Super! Wkrótce wybiła 21:00. Hej, nie ma spania! To wszystko wina telewizora. Nie! Właśnie wybiła 9:00, a o tej porze zwykle śpimy. Ale jeśli zasnę, ominie mnie najlepsze. Słuchajcie, powinniśmy nosić wiadra z wodą na głowie. Z wodą na głowie nigdy przenigdy nie zaśniemy. Tak? A co jeśli nam spadną? Nie chcemy przecież zmoknąć w nowy rok, bo jeśli ten dzień będzie pechowy, to cały rok będzie taki sam. Wiecie co? Powinniśmy wyjść na zewnątrz. Tam jest za zimno, żeby zasnąć. Jak przywitamy nowy rok, jeśli utkniemy w bryle lodu? Wpadłam na świetny pomysł. Zapakujmy prezenty, które przygotowaliśmy przyjaciołom z okazji nowego roku. Dzięki temu na pewno nie zaśniemy. Pakowanie prezentów może być naprawdę ekscytujące, ale potrafi też nieźle zmęczyć. Pianko, krakersie, budyniu, już niedługo wybije północ. O! Spójrz, kochanie, jakie słodkie noworoczne prezenty. Nie budźmy ich, niech się wyśpią. Trochę szkoda, prawda? Ale nic się nie stało. W przyszłym roku poświętujemy z nimi Sylwestra. O! Okazało się, że pianka nastawiła budzik, żeby nie przespać nowego roku. Dzień dobry, kochani. O nie! Przespaliśmy nadejście nowego roku? Nie, skarbie. Do północy zostało jeszcze 30 minut. Po takiej drzemce mogę świętować. 5, 4, 3,
dwa, jeden. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjaciele kotociaków także witali nowy rok. Szczęśliwego nowego roku! I kotki wymieniły się noworocznymi prezentami. Nasz tato przygotował pokaz fajerwerków! Pierwszy dorosły Sylwester kotków obfitował w radość. Hurra! Fajerwerki i zabawę z przyjaciółmi. I nikomu wcale nie chciało się spać. Śniegowe rzeźby! Pewnego dnia kot malarz zorganizował konkurs na najlepszą śniegową rzeźbę. Zwycięzca konkursu otrzyma wielkie pudełko przepysznych ciasteczek. Hurra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Uśmiech do kamery. Wszyscy naraz mówią mysz. Mysz! A tutaj są wasze łopatki. Pomyślcie, że ten śnieg jest jak glina. Znajdźcie inspirację i zacznijcie tworzyć. I start! Zamierzam zrobić śnieżnego kota. Zrobię lepszego śnieżnego kota niż twój. I ja też. Borys również postanowił zrobić kota ze śniegu. I Dartek też. No i babeczka. A ręce zawsze robiło się z patyków. A guziczki i oczy mogą być z nakrętek. Ja nie mam nakrętek. Dasz mi kilka swoich? I mnie też! A nos może być przecież zrobiony z szyszki. Właśnie tak. Obejrzę teraz wszystkie rzeźby i wyłonię zwycięzcę, który wygra pyszne ciasteczka. Ja! Najpierw muszę wybrać najlepszą śniegową rzeźbę. Ale kiedy kot malarz zobaczył rządek identycznych śniegowych kotów, nie wiedział, jak wybrać najlepszą rzeźbę. Miau, to niełatwa sprawa. Mój śniegowy kotek jest najbielszy ze wszystkich. Wszystkie są zrobione ze śniegu, więc mają ten sam kolor. A może uda się znaleźć jakieś inne różnice? I właśnie wtedy zaczął sypać śnieg, który szybko przykrył śniegowe koty i kotociaki grubą, puchatą kołderką ze śniegu. Wszędzie dookoła leży śnieg! Patrzcie! Ej, to bolało! Przepraszam, myślałem, że jesteś śniegowym kotem. Dzieci, jeśli chcecie uczestniczyć w naszym konkursie, musicie teraz odkopać swoje śniegowe koty. Ale wykopanie śniegowych kotów spod śniegu nie jest łatwe. Ej, gdzie moja śniegowa rzeźba? Przecież była tutaj. Mój kot dobrze wygląda, a jednak nie. Z mojego niestety niewiele zostało. O nie, nasze rzeźby są zniszczone. Powinniśmy zrobić nasze rzeźby w domu. Dzięki temu śnieg ich nie przykryje. Ale krakersie, przecież w domu one się szybko rozpuszczą. Trzeba je zrobić z czegoś innego, na przykład z metalu. Metal się nie topi. Moglibyśmy, ale wtedy to już nie będą śniegowe rzeźby, tylko raczej roboty. W takim razie... Sam nie wiem. Wiem tylko, że jestem głodny. Hej, tak mi coś przyszło do głowy. Budyniu, spójrz, twoja rzeźba wygląda jak pyszny tort. A? Masz rację, faktycznie. Brakuje różyczki na szczycie. Super! A ja ulepię ze śniegu przepiękną koronę dla księżniczki. A ja zrobię śniegową rakietę. A ja śniegowego klauna. Każde z kotociaków zajęło się lepieniem własnej specjalnej rzeźby. Pianka ulepiła tatusia, mamusie, krakersa, budynia i siebie. Teraz, kiedy wszystkie śnieżne rzeźby są takie różne i wspaniałe, jeszcze trudniej będzie wybrać tę najładniejszą. Ale mam rozwiązanie. Każde z was zasługuje na własne pudełko ciasteczek za swoją wspaniałą rzeźbę. Hurra! Wygraliśmy! Jestem dumna z moich zdobywców ciasteczek. Wiecie, że są upieczone według mojego przepisu? O, za chwilę zaczną się wiadomości w telewizji. Dzisiaj odbył się konkurs śniegowych rzeźb. Pianka, Krakers, Budyń, Borys, Dartek i Babeczka zwyciężyli. Co za niezwykle utalentowane kotki. Jesteśmy w telewizji, jesteśmy sławni! Rzeźby wszystkim się spodobały.
Okazało się, że tatuś wysłał nagranie z konkursu do lokalnej telewizji. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Cudownie, że kotociaki mogły pochwalić się swoimi śniegowymi rzeźbami przed całym miasteczkiem i podzielić się ciasteczkami z rodziną. Wersja polska na zlecenie Nickelodeon. Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.